Bierzemy dwa ciężarki o przekroju kołowym i takiej samej średnicy. Pierwszy nie jest magnesem, a drugi to silny magnes neodymowy. Puszczamy pierwsze ciało przez miedzianą rurkę o nieco większej średnicy niż nasze ciężarki. Ciężarek ten spada swobodnie, praktycznie bez oporu. Puszczamy teraz magnes neodymowy. Jego ruch jest hamowany i wylatuje on dopiero po dłuższym czasie. Miedź praktycznie nie wykazuje właściwości magnetycznych, ale gdy miedź obejmuje zmienne pole magnetyczne poruszającego się magnesu, to powstaje w rurce prąd indukcyjny zwany prądem wirowym. Prąd ten wytwarza pole magnetyczne, które, co wynika z reguły Lenza, przeciwdziała przyczynie. Magnes jest więc hamowany.